Szczęść diabłu. Wybaczcie mój zmieniony głos, ale tak wyszło, że jestem chory. Znowu witam was po dość długiej przerwie od nagrywania. Dzisiejszy filmik będzie luźny, a jego tematem będzie coś zupełnie innego niż zwierzątka, dinozaury czy foliarze, bo dzisiaj pogadamy sobie o piekle. Pewnie spytacie dlaczego? Ano dlatego, że chciałbym wam podać kilka powodów, dlaczego piekło jest lepsze od nieba. Jednak zanim przejdziemy do mięcha, wpierw krótkie ogłoszenie piekielniane. Materiał ten jest inspirowany jednym z najbardziej zakazanych źródeł wiedzy, jakim jest... Holtajkar! Demoniczna gra wydana 11 maja 2020 roku przez polskiego twórcę Łukasza Piskorza spod pseudonimu Van Ripper. Gra jest dostępna na Steamie jako free to play i jest warta polecenia. Sami po ograniu stwierdzicie, że warto było kurwa. Zanotowane? To co? Jedziemy! Zacznijmy od ustalenia podstawowych faktów. Do piekła traficie dużo łatwiej i dużo szybciej niż do nieba. W końcu, czego byście nie robili, to według Katori i ogólnie osób wierzących to jest... czekaj, jak oni na to mówili? A, grzech! Bo wiecie, jeśli macie jakieś priorytety w życiu, ważniejsze od bóstwa w chmurach, to jest grzech. Złamaliście pierwsze z 10 przekazań i już na starcie lądujecie w piekle, bo bóstwo w chmurach jest zazdrosne i samo tak mówi w Biblii. Idąc za ciosem. Imprezujesz? Grzech. Grasz w gry komputerowe? Grzech. Pijesz alko czy jarasz szlugi? Grzech. Walisz gruchę / trzesz pieroga? Grzech. Ruchasz się albo przynajmniej myślisz o tym? Grzech. Nie chodzisz do kościoła? Grzech. Lista jest obszerna, więc nie sposób wymienić tego wszystkiego w jednym filmie, bo trwałby chyba z tydzień. Ale sami widzicie, całe życie grzeszycie. Nawet gdy się wyspowiadacie u księżulka w konfesjonale, to i tak będziecie grzeszyć, więc po co macie się starać? Skoro i tak nie uda wam się trafić do nieba, bo praktycznie wszystko, co w swoim życiu robicie, to grzech. A za to idzie się do piekła. A zresztą, powiedzmy sobie szczerze, co wy kurwa będziecie mieli z tego, że pójdziecie do nieba? Przecież żeby się tam dostać, to trzeba przejść przez pierdolony koszmar, jak pingwiny. Módl się przez 24 ha na dobę i nawet nie próbuj przerwać. Kurwa! Kurwa! Jak można mi przerwać? Śpiewaj! Ja pierdolę! Śpiewaj ja dalej! Kurwa robię z siebie błazna w dupę jebanego! Jak ostatnia pizda! Nie próbuj iść po żarcie czy picie, nie próbuj nawet iść do kibla, a już na pewno nie próbuj sięgać po telefon, bo już samo to sprawi, że popełnisz ciężki grzech i będziesz mieć przepierdolony jak sam skurwysyjski skurwysynek i nie pójdziesz do nieba. No kurwa, jeśli serio tak robisz, żeby pójść do nieba i dalej cierpieć te katusze, to masz kurwa nie po kolei we łbie. Weź jeszcze dołóż do tego disco z pola, żeby jeszcze bardziej się pogrążyć w tym szaleństwie. Gówno pierdolone! Pierdolone sierwo, kurwa, muzyczne! Za pierdolony, kurwa, jakiś... Ja nie wiem, no kurwa, ja nie mam już słów do tego, bo to jest kurwa takie badziewie, jest to taki kicz, taki kurwa gniot, śpiewany przez kurwa bezguścia. A, jeszcze mów, jakim wielkim grzechem jest ruchanie i jednocześnie ruchaj się po kryjomu i nagminnie łam szóste przykazanie. Ale mimo tego pójdziesz do nieba. A wiesz, co się stanie, jeśli nie zmienisz swojego życia w koszmar, żeby pójść do nieba? No cóż, nic się nie stanie, nie stracisz rozumu. Ale za to pójdziesz do piekła, do którego trafisz, jeśli będziesz prowadzić normalne życie. I wbrew temu, co głoszą fanatycy religijni z dywizji 2137, w piekle wcale nie będziesz się smażyć czy prażyć i nie ma tam paskudnych potworów. W piekle zaznasz takiego zajebistego życia w pozażyciu, że będziesz chciał tam zostać. Bo, parafrazując jednego gościa, gdy idziesz do piekła, to twoje grzechy cały czas się powtarzają przez 24 ha na dobę, przez 7 dni w tygodniu. I masz tam seks, narkotyki i heavy metal, cały czas bez przerwy. Więc po chuj masz iść do nieba. No i co? No i chłop dobrze gada, polać mu. Ale żeby tego było mało, w piekle zaznasz coś, czego nie zaznasz ani u pingwinów, ani w niebie. Piękne kobiety. Masz wśród nich dwulicową sekretarkę, wiecznie mokrą cipkę szukającą bolca, zalaną wódką fankę strategii turowych, nałogową palaczkę, spoko ziomka oraz lubiącą naleśniki królową. I co, nadal chcesz iść do nieba czy wstępować w szeregi pingwinów? A na sam koniec, wisienka na torcie! Opowiem wam przypadek pewnego ateisty. Gotowi? No to co, jedziemy!
ateista po śmierci trafił do piekła. Puka do bram. Otwiera mu elegancko ubrany diabeł, który nader uprzejmym głosem mówi: Dzień dobry, witam i zapraszam pana. Oprowadzę po naszym piekle. Tutaj są sypialnie, tam łazienki. Poza tym jest też sauna, solarium i jacuzzi. Oczywiście ze wszystkiego można korzystać, do woli. Ateista jest zdziwiony, ale podąża za diabłem dalej. Wchodzą do następnego pomieszczenia. Znajduje się tam długi stół, na którym jest super żarcie, najlepsze alkohole. Obok ludzie balują. Ateista czuje, że w tym wszystkim musi być jakiś hak. Kolejne pomieszczenie, do którego wchodzą z diabłem, to biblioteka, w której znajdują się miliony książek. Diabły pilnują ciszy, a ludzie w skupieniu czytają. Ateista nie bardzo może to ogarnąć. W kolejnym pomieszczeniu znajdują się kotły. Ludzie smażą się w smole, słuchać nieludzkie wycie, a diabły widłami dźgają tych, którzy próbują uciec. Ateista nie wytrzymał i pyta: Panie diable, ja nic z tego nie rozumiem. Tam wszelkie wygody, imprezy, czytelnie, a tu kotły, smoła, cierpienie. O co w tym wszystkim chodzi? Jaki jest haczyk? A nie, na tych to pan nie zwraca uwagi. To katolicy, jak wymyślili, tak mają. I to już by było na tyle. Mam nadzieję, że się pośmialiście. Ja też. A jeżeli tak, to zostawcie Paukelsona w górę i bombelujcie kanał i wbijajcie na Discorda, link w opisie. Z diabłem i smacznych naleśników.